Witamy na Network Expo Polska Arena Gliwice. Pierwsza w Polsce impreza integrująca twórców niezależnych mediów. Przyjedź i bądź częścią tego wydarzenia. Poznaj fascynujących ludzi, wymień doświadczenia i spotkaj się ze swoim ulubionym youtuberem. Network Expo Polska 29 września 2024. Szczegóły na www.networkexpopolska.pl Ponad pół miliona metrów kwadratowych emocji, ponad 50 wystawców i tysiące uczestników z 800 miejscami parkingowymi do dyspozycji. Wartościowe debaty, ciekawe prelekcje, chwila na muzyczny relaks największa impreza integrująca niezależne media w Polsce Network Expo Polska. Spotkajmy się w Gliwicach 29 września 2024. Wszystkie informacje znajdziesz na www.networkexpopolska.pl. Dziękujemy i do zobaczenia! Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o echach, kolejnych echach, wizyty ministra Radosława Sikorskiego na Ukrainie i atakowaniu Polski przez media ukraińskie i przez polityków ukraińskich. Pytanie, czy w dużej mierze nie jest to na własne życzenie establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej? Wiele wskazuje niestety, że tak, że sama wizyta Sikorskiego była zrealizowana wręcz skandalicznie. Kolejna sprawa to jest artykuł Washington Postu, który rzuca, no, można powiedzieć, kolejne światło już na to, jak elity zachodnie traktują dzisiaj Rosję. Okazuje się, że Rosja wcale nie jest taka słaba, jak przedstawiają ją właśnie media w Polsce, wręcz odwrotnie w prestiżowych tytułach. Na zachodzie, w prestiżowych ośrodkach eksperckich, pojawiają się głosy, że Rosja nie straciła nic ze swoich zdolności bojowych, a wręcz odwrotnie, że zdobyła potężne doświadczenie bojowe, wojenne, i że to wspieranie Ukrainy, to wspieranie militarne w żaden sposób nie powstrzymało rozwoju zdolności militarnych Rosji. I to jest coś, co niewątpliwie jest dla szokiem, dla wielu. Przedstawicieli mediów głównego nurtu w Polsce. No i wreszcie yy, ostatni temat zderzenie tych wszystkich wypowiedzi buńczucznych, tej całej prowojennej retoryki w Polsce z raportami Najwyższej Izby Kontroli, yy, które są porażające i mówię tutaj o, nie o raportach z 2012 czy z 2019 roku, ale o raportach z bieżącego 2024 roku. Szanowni Państwo, yy, korzystając z okazji, zapraszam Państwa. Nie tylko do subskrypcji i wspierania mojego kanału, do oczywiście komentowania, lajkowania i udostępniania linku do tego filmu w mediach społecznościowych, do czego zachęcam zawsze i serdecznie dziękuję za każde wsparcie tego typu. Natomiast zapraszam Państwa także na EXPO, na Network EXPO, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę 29 września 2024 roku w Gliwicach w Arenie Gliwice to jest największe spotkanie twórców niezależnych twórców internetowych twórców podcastów twórców kanałów na YouTubie no bardzo wartościowe spotkanie mnóstwo paneli mnóstwo dyskusji wystąpień ja również wezmę będę miał przyjemność i zaszczyt wziąć udział w jednej z debat która odbędzie się między 12:40 a 13:00 40, także serdecznie Państwa zachęcam. Scena numer 2, między 12.40 a 13.40 będzie, będzie debata z moim udziałem, ale także będę miał swój kiosk, będę miał swoje stoisko, gdzie będzie można się ze mną spotkać, porozmawiać, uzyskać autograf na książkach, które już część z Państwa ma. Będzie można także zakupić książki, będzie drugie wydanie mojej monografii naukowej o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, ale także wydania których tak naprawdę nakłady się już pokończy, są właściwie na, na, na ostatku, tak można powiedzieć, bo, bo nie są już w sprzedaży, więc to są ostatnie sztuki, które mam jeszcze, jeszcze do sprzedaży, więc taki bezpośredni więc będzie można je nabyć, uzyskać autograf, dedykację, porozmawiać. Zapraszam Państwa serdecznie na Network Expo Dogliwiz 29 września w najbliższą niedzielę. Macie Państwo podany link do strony, gdzie są wszystkie, wszystkie szczegóły. Także do zobaczenia w Gliwicach. I przechodzimy do pierwszego tematu. W ostatnich dniach nasiliły się ataki mediów ukraińskich i ukraińskich polityków na Polskę i na Część polskich polityków na czele z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych. To wszystko po głosie niedawnej, zupełnie nieudanej wizyty Radosława Sikorskiego w Lwowie i w Kijowie. Wielokrotnie już o tym mówiłem publicznie, także w podcaście geopolitycznym, krytykując spotkanie z Andrzejem Sadowym, z Merem Lwowa. Znanym, prawda, takim apologetą bandery, człowiekiem, który wychwalał bandy UPA i tak dalej, i tak dalej. Kompletnie niepotrzebne spotkanie. Po tym spotkaniu Sikorski po, pojechał do Kijowa i w tym Kijowie spotkał się z Wołodymerem Zełęskim, z człowiekiem, którego kadencja, prezydencka, którego kadencja prezydencka formalnie wygasła 20 maja bieżącego 2024 roku, zgodnie z konstytucją Ukrainy. No ale część państw kolektywnego zachodu nadal uznaje go za głowę państwa również dyplomacja polski w związku z tym nastąpiło to spotkanie na którym Radosław Sikorski został zrugany zrugany za to że Polska zdaniem Zełenskiego za mało pomaga Ukrainie co jest oczywiście śmieszne i, i groteskowe natomiast no, warto zadać pytanie czy podobnie traktuje otoczenie Zełenskiego na przykład Kanclerza Olafa Scholza. No oczywiście, że nie. Pozycja Niemiec jest zupełnie inna niż pozycja Polski. Natomiast to, jak bardzo Ukraińcy są roszczeniowi i także jak bardzo gardzą polskimi politykami, dali odczuć Radosławowi Sikorskiemu jeszcze w czasie jego wizyty, kiedy jeden z pracowników mediów, no bo trudno nazwać go dziennikarzem, przeprowadził wywiad z szefem polskiej dyplomacji, ubrany, uwaga, w sandały. Dobrze, można byłoby powiedzieć nieco prześmiewczo, ironicznie, że chociaż zdjął skarpetki. Natomiast sam fakt, że służba dyplomatyczna, służba prasowa MSZ-u polskiego doprowadziła do sytuacji, że szef polskiej dyplomacji udziela wywiadowi facetowi ubranemu w sandały, no jest Policzkiem. I to jest policzkiem nie tylko dla ministra spraw zagranicznych, ale dla całej Polski i dla Polaków. Jeżeli w taki sposób Radosław Sikorski reprezentuje Polskę poza granicami kraju, no, nie obowiązuje protokół dyplomatyczny, można zadać pytanie, co robił szef protokołu dyplomatycznego w Kijowie? Jak to w ogóle funkcjonuje? No ale coś się dziwić, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczał najwyższe odznaczenie państwowe naszego kraju Order Orła Białego. Facetowi ubranemu w dres. Cóż tu, cóż tu więcej komentować? Jeżeli się ktoś, jeżeli nie, nasza służba dyplomatyczna nie potrafi szanować mm, szefa dyplomacji i tego komu i w jakich warunkach udziela wywiadu, no to trudno, żeby Ukraińcy, Ukraińcy szanowali Polskę i Polaków, polską służbę dyplomatyczną. To oczywiście nie koniec, to oczywiście nie koniec tych skandali związanych z wizytą Sikorskiego, która moim zdaniem była kompletnie nieprzygotowana i to nieprzygotowana i na poziomie służby dyplomatycznej i na poziomie wywiadowczym niestety, ponieważ tutaj z, ze strony Agencji Wywiadu powinny być informacje dostarczone. Pytania oczywiście mogły być dostarczone i zignorowane przez szefa, szefa MSZ-u, ale no, powinny być dostarczone informacje na temat mentalności elit ukraińskich, na temat krótko mówiąc warunków, w jakich przyjdzie Sikorskiemu funkcjonować, negocjować, prowadzić rozmowy. No i oczywiście cała sprawa wypłynęła kilka dni temu, kiedy agencja Interfax Ukraina opublikowała. Wypowiedź Radosława Sikorskiego, zgodnie z której wynika, że podczas swojej trzydniowej wizyty na Ukrainie zaproponował podczas tak zwanej. Konferencji jałtańskiej strategii europejskiej, aby Krym wszedł, że tak powiem, pod mandat ONZ i tam w ciągu 20 lat nastąpiło referendum. To wszystko stało się zarzewiem potężnego skandalu, gdzie w tej sprawie wypowiedział się i MSZ Ukrainy i szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Andrzej Jermak. Nastąpiła ogromna krytyka polskiej dyplomacji, i tak dalej, i tak dalej, i ze strony Ukrainy, i ze strony Rosji. Polska została przez jako prowodyr wojenny, jako właściwie taki kozioł ofiarny, na którego można zrzucić winę za ubytki terytorialne państwa ukraińskiego. Na no absolutny skandal, który nastąpił, no a Sikorski i MSZ przale i szucha zaczęli się bardzo naiwnie tłumaczyć. No i to tłumaczenie wskazuje na to, że wywiadowczo nie zostało to przygotowane, ta, ta wizyta, albo po prostu zostało, albo. Tutaj raporty Agencji Wywiadu są po prostu nieczytane yy, przy Alei w co trudno. W ogóle coś takiego zakładać, no ale być może patrząc po raportach Najwyższej Izby Kontroli na stan państwa polskiego, to i taka sytuacja oczywiście może mieć miejsce. Natomiast jak się tłumaczy Radosław Sikorski, jak się tłumaczy, jak się tłumaczy MSZ? No tłumaczą się, tak jak powiedziałem, w sposób bardzo naiwny, mianowicie, że rozmowa miała się odbywać off-record czyli rozmowa miała być nienagrywana, że miano prowadzić rozmowę. Rozmowy kuluarowe, rozmowy takie w gronie ekspertów, gdzie, które miały być hermetyczne. Dokładnie Radosław Sikorski powiedział, to jest cytat na konferencji miała miejsce hipotetyczna dyskusja w gronie ekspertów w trybie off the record, gdzie próbowaliśmy się zastanowić, jak zrealizować sugestie samego prezydenta Załęskiego o tym, jak odzyskać Krym. On mówił o działaniach dyplomatycznych. Koniec cytatu. Jeszcze dalej powiedział bardzo ważne, ważne słowa, mianowicie, że jego słowa zostały przez media ukraińskie zacytowane trochę nie fair, no, i nie wiem, szanowni państwo, jak to, jak to zaklasyfikować. Czy zaklasyfikować to po prostu jako ignorancję, żeby nie powiedzieć głupotę, czy jako pewien parawan dyplomatyczny, no właściwie, no właściwie nie wiadomo po co. No bo przecież, jeżeli ktokolwiek czy jest badaczem, czy jest dziennikarzem, czy jest szefem polskiej dyplomacji, jedzie na wschód, udaje się na wschód z jakąkolwiek wizytą, i wierzy w to, że jego spotkania w gronie ekspertów, w gronie polityków, w gronie dziennikarzy będą prowadzone w trybie z, wyłączonymi, z wyłączonym nagrywaniem off the record, to jest po prostu naiwny. A jeżeli ktoś siedzi długo w dyplomacji, mówiąc językiem kolokwialnym, jeżeli ma ogromne doświadczenie dyplomatyczne albo ma ogromne doświadczenie eksperckie w pracy na wschodzie i mówi takie rzeczy, no to to jest wyraz po prostu głupoty. Nie ma czegoś takiego, jak rozmowy w trybie off the record na wschodzie. Nie ma. To jest podstawowa zasada i podstawowa mentalność wschodnia i postsowiecka, że tam nie ma czegoś takiego, jak, jak rozmowy w trybie off the record. Nawet jeżeli są prowadzone w klatce Faradaya. A z tego, co, co wiemy z, media, z medialnych informacji, to ta konferencja nie była prowadzona w klatce Faradaya, więc to jest naiwne. W ogóle sama nazwa tej konferencji, konferencja, Jałtańska strategii europejskiej już powinna budzić ogromne zaniepokojenie i zapalić czerwone lampki ostrzegawcze. To się, Polak, to się w Polsce, nie tylko w Polsce, bardzo źle kojarzy i ustawianie ministra spraw zagranicznych Polski w roli człowieka, który będzie, prawda, próbował. Tutaj przedstawiać różnego rodzaju dziwne propozycje na temat referendum na terytorium Półwyspu Krymskiego, nastawiają no Polskę w gronie państw, które będą traktowane przez oligarchów ukraińskich i przez, i przez część społeczeństwa ukraińskiego jako kozioł ofiarny, na którego będzie można zrzucić winę za porażkę w tej wojnie, bo co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że Ukraina tę wojnę przegra. Już dzisiaj nie tylko w Stanach Zjednoczonych i wśród ale także wśród właśnie junior partnerów Stanów Zjednoczonych coraz częstsza jest opinia, że Ukraina wyjdzie sporo okrojona terytorialnie z tej wojny i mówi to nawet tak tak powiedziałbym proukraiński polityk jak prezydent Czech. Prezydent Czech Petr Pawel powiedział w wywiadzie dla dziennika New York Times, że Ukraina musi sobie stawiać realistyczne cele i zaakceptować fakt, że część jej terytorium pozostanie pod kontrolą Rosji. Czyli nawet tak proukraińscy politycy twierdzą, że, ta, że, że tak się stanie, więc. Tutaj wychodzenie przed szereg i próby jakiegoś rozgrywania czegokolwiek na wschodzie, w sensie terytorialnym, są absurdem z punktu widzenia polskiej, polskiej dyplomacji. I to, jak ograny został Radosław Sikorski, a właściwie jak został nagrany, a później ograny, też powinno dawać do myślenia, a przecież nie jest to pierwsza podróż na Ukrainę tego polityka. No, powinien sobie zdawać sprawę, że jego wypowiedzi, każde wypowiedzi, nawet te w toalecie. Będą tam po prostu nagrywane. No, to jest brutalna rzeczywistość, szanowni państwo, ale tak jest. Wypowiedzi Sikorskiego i w toalecie, i przy stoliku rozmów, i przy, yy, w trakcie lunchu, i jego dowcipy, których, których tak się lubuje, w, yy, i, i small talk tak zwane, no, no będą na nagrywane. Wszystko tam jest nagrywane i może być użyte przeciwko. Sikorskiemu i to jest półbiedy, tak naprawdę, ale przeciwko państwu polskiemu i to jest niestety większy, większy problem. Szkoda, że Polska ma tak słabe kadry dyplomatyczne, tak słabą dyplomację, zwłaszcza na kierunku wschodnim, który powinien być siłą państwa polskiego, to w jaki sposób Polska daje się ogrywać, jak Polacy dają się dzielić także wewnątrz. Naszego, naszego kraju, no też nie, nie daje dobrych, że tak powiem, perspektyw na, na, na przyszłość. No to pokazuje, że na Polskę spadną główne ciężary, niestety, skutków przegranej przez Ukrainę wojny, wojny, która jest także proxy war, czyli wojną zastępczą zachodu z Rosją. A jeśli jesteśmy już przy ewentualnych Scenariuszach przegranej, no to warto tutaj przywołać artykuł dziennika Washington Post. Mówię oczywiście o przegranej Ukrainy. Artykuł dziennika Washington Post z 19 września bieżącego roku, który mówi wprost, że Zachód pomylił się w swoich ocenach w niedoceniania Rosji, że to zachłyśnięcie się tymi pierwszymi tygodniami, miesiącami działań lądowych Rosji, zwłaszcza na kierunku Kijowskim, pokazało, że kompletnie niedoceniono. Federacji Rosyjskiej, tego, że Federacja Rosyjska nie zdecyduje się na wojnę pełnoskalową, tylko będzie prowadziła ograniczoną operację lądową na kilku procentach terytorium Ukrainy, czy kilkunastu procentach terytorium Ukrainy, a jedynie wykonywać będzie uderzenia punktowe na terytorium tego państwa, nie bombardując linii logistycznych, zaopatrzenia idącego z zachodu. Przecież Rosja jest w stanie fizycznie dokonać zniszczeń niezbędnej infrastruktury krytycznej, która przez którą przechodzi pomoc z Polski, z z Polski na Ukrainę, pomoc zachodnia, sprzęt pancerny, sprzęt przeciwlotniczy, obrona powietrzna itd., itd. Rosjanie tego nie niszczą. Nie niszczą stanowisk kierowania państwem ukraińskim. Załęski spotyka się w Kijowie z kim chce, praktycznie z całego świata. Delegacje przybywają. Proszę spojrzeć na, 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 tą, na tę sytuację i porównać ją z wrześniem 1939 roku. Czy prezydent Ignacy Mościcki byłby w stanie na Zamku Królewskim w Warszawie spotykać się z delegacjami z całego świata? No nie, no bo Warszawa była bombardowana, były bombardowane ośrodki kierowania państwa polskiego. To była wojna pełnoskalowa. W 1939 roku kampania polska. Wrzesień, październik 39. Natomiast wojna na Ukrainie nie jest wojną pełnoskalową i od samego początku nie była. Nie rozpoczęła się ta wojna w roku 2022, ale w roku 2014 jej geneza, jej cały anturaż jest bardzo skomplikowany. Wielokrotnie przedstawiałem różne warianty, różne odsłony tych przyczyn na łamach podcastu geopolitycznego, mówiąc chociażby o odtajnionych informacjach, czy ujawnionych informacjach z lutego bieżącego roku o 12 wielkich bazach wywiadowczych, wywiadów brytyjskiego i amerykańskiego na terenie Ukrainy zbudowanych po 2014 roku i tak dalej i tak dalej. Wiemy doskonale, że Rosja nie prowadzi, prowadzi tę wojnę w oparciu o zaciąg kontraktowy, nie ogłosiła powszechnej mobilizacji, jak mówię te uderzenia na Ukrainę są punktowe, a działania lądowe obecnie toczą się na kilku procentach terytorium Ukrainy, więc trudno mówić o jakiejkolwiek wojnie pełnoskalowej. I te ten artykuł Washington Post jasno pokazuje, że Rosja została absolutnie niedoceniona. Tutaj widać, że Rosja jest bardzo aktywna, że wojsko rosyjskie jest bardzo aktywne na Oceanie Atlantyckim, na Oceanie Spokojnym, na Morzu Śródziemnym, na Morzu Kaspijskim, na Morzu Bałtyckim. Tutaj przywołuje amerykański dziennikarz chociażby ćwiczenia pod kryptonimem Ocean 2024. Pokazuje, że w, mimo Właśnie prowadzonych działań militarnych na terenie Ukrainy, Rosja jest w stanie prowadzić takie ćwiczenia. W trakcie prowadzenia działań militarnych jest w stanie realnych, w stanie zaangażować 400 okrętów wojennych, okrętów podwodnych, jednostek wsparcia, 90 tysięcy żołnierzy w tym samym czasie, kiedy toczy się wojna na Ukrainie. No, to pokazuje, że Rosja prowadzi oczywiście także zaawansowane działania na. Jeżeli chodzi o mobilizację swojej gospodarki, była w stanie odciąć się, od, była w stanie się uniezależnić od systemu SWIFT. Przecież te przygotowania do uniezależnienia się od systemu SWIFT, od, system, od y, tego globalnego internetu kontrolowanego przez ko korporacje ponadnarodowe, y, sterowane przez Stany Zjednoczone, które mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Y, Wiemy doskonale, że Rosja bez, bez problemu dała sobie radę. Zresztą przygotowania były już prowadzone, takie formalno-prawne, od 2019 roku w tym zakresie. Rozwija się grupa BRICS, rozwija się szanghajska organizacja współpracy. I te wszystkie obrazy pokazujące Rosję jako skorumpowaną, nihilistyczną, wsteczną potęgę, że tutaj użyję cytatu z tego artykułu Washington Post'a, nie mają pokrycia. Oczywiście Rosja. I tutaj jest wyraźnie napisane: Amerykanie sami przyznają, jeden z czołowych amerykańskich dzienników, Washington Post, napisał wprost. Rosja pozostaje potęgą. Rosja pozostaje potęgą, i to oznacza, że każdy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych będzie się musiał z tym liczyć. A biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, sytuację eskalującego napięcia w relacjach Izraela z. Wspólnotą szyicką na Bliskim Wschodzie, bo to nie tylko, to nie tylko oczywiście południowy Liban, ale to, to w ogóle nie tylko Liban, ale także. Także oczywiście, przede wszystkim Iran, który jest głównym przeciwnikiem Izraela i ta perspektywa, ten horyzont starcia z całym światem szyickim na Bliskim Wschodzie, nie tylko z Hezbollahem, nie tylko z Hamasem, ale właśnie także z samym Iranem, no i w jasny sposób redefiniuje cele strategiczne Stanów Zjednoczonych, i to jest jasne, że Amerykanie będą naciskali na. Zakończenie wojny na Ukrainie. Wiemy doskonale, jak mocno, jak dużo zarobił przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych na tej, na, tej, na tej wojnie. Natomiast wiemy, że priorytety strategiczne amerykańskie są zupełnie gdzie indziej. W związku z tym ta wojna zakończy się na niekorzyść Ukrainy i na, także na niekorzyść Polski. Te wszystkie sprawy związane z. Upamiętnieniem Polaków pomordowanych bestialsko przez Ukraińców na Wołyniu, w Małopolsce wschodniej, to, że nagle szef dyplomacji, że były premier podnoszą te kwestie, mówię o Leszku Millerze, były premier Leszek Miller, obecny szef dyplomacji w Kijowie podnoszą te kwestie, prawda i tak dalej i tak dalej, to nie jest przypadek. No. To oczywiście zmienia się wiatr historii, zmienia się mądrość etapu. Amerykanie idą na reset z Rosją, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, bo mają o wiele poważniejszy problem na, na Bliskim Wschodzie. W związku z tym te, te kwestie są poruszane. Tylko, że Polska dzisiaj nie ma żadnych realnych instrumentów, będąc tak podporządkowana pod USA. I zdaję sobie sprawę, że jest wielu takich, którzy się zachłystują tym, że nagle Sikorski czy nagle Miller zaczęli mówić tutaj o ekshumacjach, o prawda, pomordowanych Polakach bestialsko w tym ludobójstwie właśnie ukraińskim. Natomiast no, spójrzmy na, na fakty. No, co zrobił Leszek Miller będąc premierem? Za jego czasów powstało tajne więzienie CIA w Polsce, które bardzo mocno podporządkowało Polskę, delikatnie mówiąc Stanom Zjednoczonym i jej polityce, tworząc Polski zderzak strategiczny. Co zrobił Radosław Sikorski w latach 2007-2014, kiedy przez blisko 7 lat pełnił funkcję ministra spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej? Co zrobił w kwestii ekskumacji? Co zrobił w kwestii rozwijającego się banderyzmu na Ukrainie, yy, całego kultu UPA, OUN, czerwonoczarnych flagi, tak itd. Tak no nic, pan nie zrobili. Nic. W związku z tym byłbym tutaj bardzo ostrożny w tego, typu, w tego typu, właśnie, sądach, w tego typu emocjach, które rządzą polską polityką. Raczej bym patrzył na to na chłodno. Polska polityka zagraniczna jest funkcją relacji Waszyngtonu i Warszawy i jest po prostu funkcją interesów amerykańskich. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tak po prostu jest. Polska jest junior partnerem Stanów Zjednoczonych i realizuje strategiczną wizję, strategiczne interesy czy geostrategiczne interesy USA. Niestety Polska zostanie z tym problemem. Mam na myśli wzrastający szowinizm ukraiński sama. Amerykanie nie, nie pomogą w tym, w tym zakresie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej. I że tolerują rozwój szowinizmu ukraińskiego od wielu, od, od wielu, wielu lat, od właściwie ponad prawie trzech dekad. Więc, więc to jest problem, który spadnie na Polskę. Problem z, ze zdemobilizowanymi żołnierzami i funkcjonariuszami ukraińskimi, którzy wrócą do swoich partnerek, do swoich rząd, które są na przykład w Polsce i to jest problem już dostrzegany także przez ośrodki rządowe, jeszcze głośno niewypowiadany, ale wystarczy spojrzeć na kanwie chociażby tego artykułu w Washington Postie, jak zmienia się mentalność elit zachodnich i proszę zobaczyć, jak zmienia się także świadomość w Polsce, wystarczy spojrzeć na ostatnią, yy, ostatnią sądę, na ostatnią sądę przeprowadzoną przez Radio Talk FM pod jednym z, z artykułów przeprowadzono właśnie taką, taką sądę, gdzie zapytano Polaków, czy Polska powinna dalej pomagać, pomagać Ukraińcom. No i cóż, 81% ankietowanych powiedziało, że nie. Tak odpowiedziało zaledwie 12%, a nie mam zdania 7%. Wzięło w tej ankiecie udział już ponad 9 tysięcy osób. A tak? 9 tysięcy osób. Całkiem spora grupa i to pokazuje, jak zmieniają się także nastroje w Polsce. Polacy coraz bardziej widzą, że zostali po prostu oszukani, że władze w Warszawie przyjęły propagandę ukraińską. I to jeszcze tę propagandę w wersji, powiedzmy, strategicznej komunikacji NATO, ale kiedy natowscy specjaliści od PR-u, od psyops-u, czyli od wojny psychologicznej, ustępują, no wyziera ta brutalność, wyziera y, y, tragizm samego narodu ukraińskiego i ta brutalność samych Ukraińców. To, to widać w mediach społecznościowych, to widać po tych wszystkich filmikach, nagraniach z wojny. Ukraińcy się bardzo często chełpią właśnie takim różnym okrucieństwem na froncie względem rosyjskich żołnierzy. Cała masa jest tych filmików. Ja oczywiście nie, nie, nie jestem w stanie Państwu tego zaprezentować tutaj z uwagi na regulamin. Na regulamin YouTube'a. Natomiast, natomiast to pokazuje, z czym będziemy się mierzyć, z jak potężnym problemem migracji z Ukrainy. Niemcy, przywracając kontrolę na granicach, w pewien sposób starają się odizolować od tego problemu, bo zdają sobie sprawę, co będzie po zakończeniu wojny na Ukrainie. Polska jest w ogromnie trudnej sytuacji i, 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 ta, i, i ta sytuacja jest niezwykle trudna. Tak jak powiedziałem, bez względu na to, kto zwycięży w tych wyborach, w tych wyborach właśnie w prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 5 listopada bieżącego, bieżącego roku. Też spójrzmy na to na ten artykuł z, na Washington, z Washington Posta, przez pryzmat analityków brytyjskich. Przecież ten artykuł powołuje się na analizy, na opracowanie brytyjskiego think tanku Chatham House, bardzo prestiżowego ośrodka eksperckiego, gdzie analizowano plany Moskwy dotyczące odbudowy armii. I tutaj rzeczywiście pokazuje się, że. Z tego wynika, że Rosja nie straciła nic ze swoich zdolności bojowych. Przecież w Stanach, przecież nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce rozpisywano się szeroko. Czy właściwie nawet w, przede wszystkim w Polsce emocjonowano się, że Rosja utraciła taki okręt, inny okręt, że straciła. Zdolności bojowe na wodach otwartych. Natomiast możemy przeczytać i w opracowaniach brytyjskich, i w tym artykule Washington Post: i to jest cytat. Rosyjska marynarka wojenna nie straciła nic ze swoich zdolności bojowych na wodach otwartych. Globalne zdolności projekcji siły Moskwy pozostają niezmniejszone. No szanowni Państwo, no byliśmy oszukiwani przez ostatnie dwa lata. Byliśmy absolutnie oszukiwani przez media głównego, nurtu, media głównego nurtu w Polsce, i warto skonfrontować te doniesienia Washington Post'a i Chatham House z tym, co mówi Najwyższa Izba Kontroli o przygotowaniach państwa polskiego na wypadek kryzysu i wojny. 13 marca 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała znamienny artykuł na swojej oficjalnej stronie internetowej nikgo.pl artykuł pod tytułem W schronie się nie schronisz. W schronie się nie schronisz. I czytamy dwa la cytat, dwa lata po wybuchu wojny na Ukrainie, w Polsce na, mie na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców. Raport państwowej straży pożarnej. Obrona cywilna nie istnieje, a obywatele nie wiedzą gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Koniec cytatu. Dramatyczna sytuacja. Dramatyczna sytuacja, w której nie istnieje nie istnieją schrony z prawdziwego zdarzenia, bo to, co Państwowa Straż Pożarna nazywa ukryciami, to jest oczywisty sposób. Nie, nie zawsze, bardzo często po prostu nie służy do uchylcia się w przypadku bombardowań. Mamy sytuację, w której nie ma systemu obrony cywilnej, co jasno pokazała obecna sytuacja powodziowa w państwie polskim. Mamy do czynienia z tragiczną sytuacją. Z tragiczną sytuacją państwa polskiego na wypadek jakiegokolwiek większego kryzysu. I teraz oczywiście mamy całą propagandę, która mówi silni, zwarci, gotowi, jak Polska rozbudowuje armię, zwłaszcza wojska lądowe. O obronie powietrznej prawie nic się nie mówi. No ale spójrzmy też na inny raport yy, właśnie Najwyższej Izby Kontroli. Yy, poprzedni rząd tak lubił manifestować to, że Polska będzie miała 300 tysięczną armię. No i co z tego, że będzie miała 300 tysięcy ludzi w mundurach. Jeżeli starczy dla nich tych mundurów i tych butów, bo wiemy, że w przeszłości różnie z tym bywało, jeśli chodzi o szkolenie rezerwistów. Ale jaka jest wartość tych, tej armii? Spójrzmy na kolejny raport Najwyższej Izby Kontroli. 28 czerwca 2024. Wojsko oblało z WF-u. Okazuje się, że 26% stanu osobowego Wojska Polskiego nie przeszło egzaminu ze sprawności fizycznej. 9% otrzymało ocenę niedostateczną, a 17% w ogóle nie przystąpiło. Na jakiej podstawie? 26% stanu osobowego wojska polskiego praktycznie nie nadaje się na żadno, do żadnych działań militarnych. Oczywiście możemy tutaj mówić, przerzucać się różnego rodzaju liczbami 100, 200, 250, 300 tysięcy ale jaki jest system szkolenia? Jak, jak wygląda system szkolenia rezerw? Raporty Najwyższej Izby Kontroli są niezwykle cenne. Problem w tym, że jest to jedna z, jeden z ostatnich bastionów w państwie polskim jakiejkolwiek niezależnej analizy, jakiejkolwiek niezależnej kontroli. Problem jest z tym, że Najwyższa Izba Kontroli niestety nie ma mocy także wykonawczej. To znaczy państwo polskie wcale się nie musi stosować do tych raportów, nie musi wyciągać wniosków. Instytucje. Nie muszą wdrażać żadnych zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, bo to się nie dzieje. A Sejm nie musi przyjmować takich raportów. Co, co więcej, przez ostatnich 8 lat nie, nie były przyjmowane raporty Najwyższej Izby Kontroli, ostatnio dopiero jeden został przyjęty przez Sejm. No to pokazuje, w jak fatalnym stanie państwa polskiego dzisiaj funkcjonujemy. I to wszystko ten fatalny stan państwa polskiego, fatalny sam systemu, systemu obrony, systemu obrony nieistniejący system obrony cywilnej również pokazuje, że ta bardzo agresywna retoryka takich ludzi jak marszałek sejmu pan Hołownia, prezydent Andrzej Duda czy minister Sikorski absolutnie nie idzie w parze za tym co mamy. Jako, jako państwo, z tym systemem, który, który mamy. I to jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ politycy, w razie wybuchu najgorszego, są w stanie bardzo szybko opuścić państwo polskie i znaleźć bezpieczne schronienie. Zresztą minister Sikorski ma żonę, obywatelkę amerykańską, syna w amerykańskiej armii. No, raczej trudno podejrzewać, aby włos głowy mu spadł. Natomiast. Cenę za, nieodpowiedzi za działania nieodpowiedzialnych polityków, za nieodpowiedzialną retorykę polityków w Polsce niestety będzie ponosić zwykły Kowalski, po prostu zwykłe społeczeństwo. I dlatego warto mieć to na uwadze. Warto mieć to na uwadze, że dzisiaj w interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie wojny na, Ukrainę, na Ukrainie i jak najszybsze uporanie się z migracją z Ukrainy. To jest potężny problem dzisiaj dla państwa polskiego, migracja z kierunku ukraińskiego i w ogóle nielegalna migracja do Polski. To, że doprowadzono do tego, iż do Polski przybyło ponad 100 tysięcy islamistów, że ponad 300 tysięcy w ogóle przybyszów na przykład z Afryki, z Bliskiego Wschodu i tak dalej, to jest pytanie, w czyim interesie działała władza wpuszczając tak ogromne rzesze imigrantów. To jest problem, przed którym dzisiaj niestety wszyscy stoimy. Dziękuję Państwu za uwagę.